Wszystko wskazuje na to, że termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ze środków unijnych nie dojdzie do skutku. Tak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kwestie tej inwestycji przeciągały się od 2020 roku, kiedy to szpital opublikował pierwsze postępowanie na realizację projektu Optymalizacja Energetyczna Budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, którego celem miało być zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektu oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia. Postępowanie przetargowe zostało zakończone dopiero w styczniu 2021 roku i to unieważnieniem ze względu na odwołania do krajowej izby odwoławczej. Przetarg na opracowanie dokumentacji został ponownie ogłoszony w lutym tego roku, w maju podpisano umowę, a odbiór dokumentacji nastąpił dopiero w październiku. Jak podaje urząd marszałkowy? W związku z nieprzekraczalnym terminem na rozliczenie projektu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, mając na względzie proces wykonawczy całej inwestycji minimum półtorej roku, a także potencjalne odwołania do krajowej izby odwoławczej, których rozstrzygnięcia trwają nawet kilka miesięcy, istnieje ogromne ryzyko braku możliwości. Zakończenia i rozliczenia projektów w określonym czasie, a także ryzyko zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami. W tym stanie rzeczy planowane jest odstąpienie od finansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych i jego realizacja z innych źródeł. Urząd Marszałkowski podkreślił jednocześnie, że inwestycja ta traktowana jest jako priorytetowa, dlatego rozważana będzie również możliwość sfinansowania przedsięwzięcia ze środków budżetowych województwa wielkopolskiego, a zrealizowane już przez województwo. Nowocki Szpital Zespolony w Lesznie. Dokumentacja projektowa i otrzymane pozwolenie na budowę przyczynią się do przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego.